dom z pracownią rzemieślniczą w Beskidzie Niskim. Projekt dyplomowy inżynierski wykonany na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej pod okiem promotorów magistra inżyniera architekta Macieja Miłobęckiego i doktora inżyniera architekta Piotra Trębacza. Dom, ulokowany w miejscowości Bartne na terenie dawnej Łękowszczyzny, jest projektową propozycją odpowiedzi na wyrazisty kontekst reprezentowany zarówno przez dziedzictwo kulturowe, jak i uwarunkowania przestrzenne. Bartne to miejscowość położona na południe od Gorlic, w której do dnia dzisiejszego zachował się charakterystyczny układ wsi łanowej z dużym odsetkiem autentycznej substancji zabytkowej. Dynamiczne zmiany w społeczeństwie na przestrzeni ostatnich lat poskutkowały w znacznym stopniu przeobrażeniem krajobrazu kulturowego wsi Bartne. Na dziedzictwo regionu jego ostateczny wyraz wpłynął fakt, że był on niegdyś zamieszkiwany w większości przez ludność rusińską tudzież łękowską, jak pokazuje widoczna tabelka z roku 1935. Obszar ukształtował pewną kulturę materialną, reprezentowaną przez efekty pracy rzemieślników. Były to jednak w większości odpowiedzi na aktualne potrzeby jego mieszkańców w skali zarówno pojedynczej wsi, jak i całego regionu. Wieś Bartne była przykładowo ważnym ośrodkiem kamieniarskim. Nie sposób pominąć wpływu wydobycia ropy na terenie Łękowszczyzny na dynamiczny rozkwit tego regionu w XIX i XX wieku. Obecnie najbardziej zauważalnym przejawem kultury materialnej owego regionu jest charakterystyczna sylwetka zagrody jednobudynkowej, czyli chyży, której w Bartnem zachowało się kilka przykładów. Chyże mieściły pod jednym dachem część mieszkalną, jak i gospodarczą, co stanowiło świadomą odpowiedź na lokalne klimatyczne uwarunkowania. Domy o horyzontalnej sylwetce do dnia dzisiejszego są nieodłącznym elementem krajobrazu Beskidu Niskiego. Bardzo ważnym, jeśli nie najważniejszym przełomem w historii Beskidu Niskiego była akcja przesiedleńcza skierowana w kierunku mniejszości narodowych na omawianym terenie. Stanowiła ona nagłe zatrzymanie rozwoju kulturowego Beskidu Niskiego, a przyszli mieszkańcy nie kontynuowali zaczętych tutaj tradycji budowania. Za pokłosie owych zmian w strukturze mieszkańców można uznać burzliwą historię ochrony dziedzictwa na owym terenie. Po wprowadzeniu w latach 80. obszaru rezerwatu ruralistyczno-architektonicznego na terenie wsi Bartne, ze stojących wtedy niemal 30 zachowanych chyży zostały dziś tylko kilka. Polityka ochrony zabytków spotkała się ze znaczną dezaprobatą ze strony mieszkańców. Struktura zabudowy wsi jest typowym przykładem wsi leśno-łanowej, dodatkowo usytuowanej w górskiej dolinie. Dom wpisany jest w owy układ, ulokowany w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz strumienia. Stanowi on charakterystyczny punkt na mapie wsi Bartne, będąc jednym z niewielu domów ulokowanych w wąskim pasie pomiędzy drogą a rzeką. Każdy z nich jest swoistym punktem odniesienia. Lokalizacja domu odpowiada zarówno na uwarunkowania naturalne, takie jak wpisanie w ukształtowanie terenu, a także stworzenie relacji przestrzennej z drogą i krajobrazem. W łękowskich zagrodach jednobudynkowych stosunkowo łatwo jest rozróżnić część mieszkalną. Jest ona znacznie mniejsza od części gospodarczej, a zorganizowana jest wokół centralnie umieszczonego pieca. Projekt domu, opierając się na owym schemacie, tworzy model struktury rzutu dostosowany do współczesnych potrzeb. Piec, który dawniej był domeną części mieszkalnej, w projekcie ma swoją reprezentację w postaci masywnego muru pełniącego funkcję techniczną obecnego na całej długości budynku. Jest to także granica oddzielająca pomieszczenia o charakterze obsługującym, zwróconych w kierunku drogi, od pomieszczeń obsługiwanych, zwróconych na ogród i krajobraz. Sylwetka domu z wyraźnym uskokiem reaguje na ukształtowanie terenu, jednocześnie odkrywając strukturę przestrzenną i hierarchię wnętrz. Długa i horyzontalna sylwetka domu nawiązuje do obecnego w świadomości mieszkańców i silnie zakorzenionego archetypu chyży. Dom starał się zachować równowagę pomiędzy odpowiedzialnym korzystaniem z surowców, ochroną krajobrazu oraz potrzebą budowania domu.
Centralny podłużny rdzeń zaprojektowany został jako element murowany, a w jego obrębie znajdują się przewody kominowe i wentylacyjne. Obecne są tam także otwory pozwalające na doświetlenie pomieszczeń w obrębie uskoku dachu. Rdzeń stanowi też granicę pomiędzy pomieszczeniami o różnych przeznaczeniach. Każdy z pokoi mieszkalnych ma dostęp do murowanego rdzenia, zaś reszta elementów zaprojektowana jest z użyciem konstrukcji drewnianej, która objawia się w formie widocznych elementów, m.in. wieźby dachowej. Pracownia ulokowana w ścianie szczytowej zlokalizowana jest na wzór dawnych warsztatów umieszczonych w najlepiej widocznym miejscu domu. Jednym z założeń projektowych jest mądre korzystanie z budulców celem poszukiwania równowagi pomiędzy wykorzystaniem naturalnych procesów i nowych metod budowania. Jednymi z przejawów owego myślenia jest możliwość akumulacji ciepła przez masywny rdzeń oraz płytę fundamentową, jak i możliwość naturalnego przemieszczania pomieszczeń. Dom zaprojektowany jest przy użyciu współczesnych metod projektowania konstrukcji szkieletowych. Drewno współgra tutaj z masywnymi elementami żelbetowej płyty, jak i murowanego rdzenia komina. Na ostateczny wyraz architektury składa się dobór materiałów zewnętrznych domu. Drewniane obicie oraz stolarka, a także blacha felista jako pokrycie dachu to materiały licznie obecne w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Na projekt przedstawionego domu składa się szereg rozwiązań dążących do wystosowania i wprowadzenia uniwersalnych i ponadczasowych relacji przestrzennych z jednoczesnym zwróceniem uwagi na charakterystykę obecnego dziedzictwa i kultury materialnej. Dziękuję.